Mulsalickie Muzeum Ceramiki na ferie zimowe przygotowało dla uczniów, którzy spędzają je w mieście, kilka różnych aktywności. Jedna seria zajęć nawiązuje do obecnej zimowej sportowej ekspozycji muzeum. I są to warsztaty zajęć ręcznych i plastycznych. Druga seria wprost nawiązuje do archeologii, która jest bardzo bliska codziennej działalności Mulsalickiego Muzeum. W ramach ferii mamy taką akcję dla dzieci, lekcji archeologicznych w Muzeum Historycznym w Bolesławcu. W trakcie tych lekcji pokazujemy dzieciom na podstawie slajdów, na podstawie materiałów, które mamy, czym jest zawód archeologa. Tłumaczymy, na czym polega zawód archeologa, na czym polegają wykopaliska, jak przebiegają kolejne etapy badań wykopaliskowych i rekonstrukcji, jak wyglądają późniejsze prace po badaniach wykopaliskowych. Mamy też takie krótkie, żeby bardziej zainteresować dzieci, informacje na temat na przykład epoki kamienia czy wczesnego średniowiecza. Pokazujemy przedmioty, tak żeby dziecko mogło sobie dotknąć, zobaczyć, poczuć, jak to wygląda. To zatem jedna z niewielu okazji, by w muzeum zachować się wbrew obowiązującym tam zakazom dotykania eksponatów. Tu należało je dotykać. Można też było przymierzyć rycerski hełm i poczuć w ręce prawdziwą szablę z epoki. Dzisiaj w muzeum spotkaliśmy grupę z Centrum Gier i Zabaw TOP. Dzisiaj przyszliśmy tu z półkolonią, która jest z TOP-u. Przyszliśmy tu po to, żeby... Tak, żeby... Przyszliśmy tu na warsztaty ceramiczne. Oglądaliśmy sesje takie jakby zdjęciowe, wykopaliska. Czy w ogóle Ci się podobało to, co dzisiaj tu robiliście? Bardzo mi się podobało i robiliśmy właśnie te dzbanki i musieliśmy przejść labirynt. Ogólnie to było bardzo fajnie. A co było najfajniejsze? Najfajniejsze to było właśnie to układanie. Co najbardziej Ci się podobało to z tego, co dzisiaj robiłeś? Dzbanek ten. To wszyscy dzbanki układaliście. Jaki to był dzbanek? O, jaki kolor miał? Zielony. Zielony. I powiedz, jak Ci się podobało to, co wcześniej robiliście przed układaniem dzbanku? Labirynt. A na czym on polegał? Żeby słonia albo biega, nie wiem, zaprowadzić do tego człowieka tutaj. Co, udało Ci się? Tak. Do muzeum przychodzą grupy w różnym wieku i dla wszystkich są potem zajęcia praktyczne, dopasowane do ich umiejętności. W zależności od wieku mamy też trochę takich zabaw, tak żeby dziecko mogło na przykład, mam teraz starszą grupę i oni kleją, mają zabawę, która polega na de facto na puzzlach, bo klejenie ceramiki to są tak naprawdę puzzle. I dzieci po prostu budują kształt naczynia. Jak mieliśmy młodszą grupę, to mieliśmy takie zabawy związane z malowidłami naściennymi, musiały malować bizony i takie inne rzeczy. Jest taka próba połączenia zabawy z nauką, na czym polega po prostu zawód archeologa. Jak Ci idzie układanie tych puzli? Ja już ułożyłam. Co układałaś? Dzbanek. Powiedz, czy taka praca właśnie, gdyś miała prawdziwe skorupy składać, takie archeologiczne, to by Ci się podobała? No, to jest bardzo trudne i... bardzo męczące i tak to mi nie wychodziło dokładnie. A ty już masz tutaj też złożoną, tak? Co to jest? No dzbanek chyba. Jakiś taki dzbanek na kwiaty. I to jest trudno było to ułożyć? No trochę. Trochę tak. Ktoś wyciął z papierów wycinanki, no i my musieliśmy to układać. A co układałeś konkretnie? Dzbanek. Jak ci szła ta praca? No, pani mi pomagała, no ale to nie było aż takie łatwe. Zajęcia w Muzeum Ceramiki w jego siedzibie przy ulicy Kutuzowa trwać będą jeszcze w przyszłym tygodniu. Trzeba jednak sprawdzić na witrynie internetowej muzeum ich terminarz.